Najpierw drzewo, a teraz k***a to! Hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Snapcraft Server. Stała się bardzo smutna rzecz, mój statek Baron von Rychu spłonął. Chyba była burza, bo dopiero co wbiłem do bazy, patrzę, zaczyna on płonąć i cały czas płonie, są te zgliszcza. Szkoda, kurczę, mój kochany stateczek spłonął. A ja się śmiałem, że hej, niemożliwe, żeby coś spłonęło od burzy nic nie płonie. Przynajmniej tak sądziłem przez ostatnie 6 lat, jak gram w tą grę. No tu proszę, jak się myliłem. Tyle zostało z dziobu mojego statku. To wszystko spłonęło. Ja to oczywiście pogaszę, bo zaraz się ogień dalej rozprzestrzeni, a nie chciałbym tego. I tak dużą część, jak widzieliście, początkowo zgasiłem. Kurde, szkoda, no. A tyle tutaj było zrobione. Ładnie było. Ja to oczywiście odbuduję. Nie dziś, może nie jutro. Ale niebawem odbuduję na pewno. Nie chcę mi się, szczerze mówiąc, będę musiał trochę sobie teraz odpocząć. Szkoda, no po prostu szkoda. Miałem na ten odcinek trochę inne plany. Ale jak widać, ten odcinek okazał się pechowym. Szkoda. No zobaczcie, no niby nie mam jakieś. Myślę, około 40% statku mi spłynęło. Na szczęście żagle zostały prawie w całości. To odbudować nie będzie problem. Ta część statku została, że tak powiem, nietknięta. Tu lekko poprawię. Może to przez te pochodnie, które mi wszyscy zarzucają, że są brzydkie, a ich nie usuwam. Nie mam innego pomysłu, szczerze mówiąc, na oświetlenie tych żagli generalnie. Bo co bym mógł zrobić niby... No nie wiem, nie mam żadnego pomysłu, bo jeżeli bym tego nie oświetlił, to będą mi się potwory spełniły. Ja te pochodnie oczywiście mogę usunąć, tylko podpowiedzcie mi, w jaki sposób, na przykład, co zrobić, żeby tu mi się nie spawnowały, tu, gdziekolwiek, na przykład tu, żeby na środku mi się nie spawnowały. Jakieś pomysły macie? Jeżeli tak, to pewnie się do nich zastosuję. Kurczę, no mój głos może trochę nie pokazuje, że jestem jakiś hehe wesoły. No naprawdę, no trochę mi przykro.
tutaj jeszcze co najmniej 2-3 godziny będę musiał to wszystko poprawiać. To wszystko, co tutaj zostało, poniszczę. Won. No, przynajmniej ten się słucha. No i jakoś sobie powoli będę to odbudowywał. Szkoda. Dziwnie to wygląda. Z jednej strony ładnie, tak wiecie, jakby opuszczony statek, a z drugiej strony on nie ma być opuszczony. On ma być niby działający. Mój magazyn odkryty. Byłem generalnie sobie na wyprawie. Zdobyłem nad książeczkę Mending w jednej z piramid. Jak nie było Mending, tak nie było, a kiedy już znalazłem villagera, który to Mending sprzedaje, nagle wszędzie Mending się z góry, z dołu sypie, przez okno wlatuje. Wszędzie Mending. No właśnie. Kochany Baron von Rychu. Nie przetrwał pioruna. Nie wiem jakim cudem, albo podczas gdy deszcz się wyłączał, walnął ten piorun i nie zdążył go zagasić. Albo jakaś świnia z serwera mi go podpaliła. Nie no, raczej nie. Oby nie. No chyba. Chyba, że uciekła. Chciałem to jakąś... O właśnie, może to ta świnia mi podpaliła. Przyznaj się, to ty mi spaliłaś statek? Dźwięki, dźwięki. Jeszcze więcej dźwięków. Dźwięków nie ma, czemu? The hell. Nie wiem. Przyznaj się, to ty mi spaliłaś statek? Ty? Tak? No patrz mi w oczy. Tak? Ty? Ty? Ty! Ty świnio jedna. No, zapamiętaj, że ty dzimiemu się statków nie podpala. Gdzie jest mój mieczyk generalnie? Chyba gdzieś w Sharkroboxie będzie. Tak więc dzisiejszy odcinek taki trochę smutny. Statek mi spłonął, ja będę musiał go odbudować. Kurde boli, naprawdę to bardzo boli. Tyle w niego pracy włożyłem, tak się starałem, wyszedł mi naprawdę spoko. I będzie spoko, w końcu go odbuduję, tylko pytanie brzmi, kiedy? Teraz na pewno nie będę go odbudowywał dzisiaj, ani jutro, może jakoś. Niebawem. Teraz się zajmiemy bardziej chyba Netherhubem. W wolnych chwilach pewnie będę go sobie odbudowywał. Kurde, szkoda, no po prostu szkoda, szkoda, jeszcze raz szkoda. Cholerna burza. Teraz wam wierzę, że mógł spłonąć. Człowiek uczy się na błędach. No ale co, odbuduję i jaką mam gwarancję, że znowu się nie zapali? Żadną. Nie ma żadnych pioronochronów. Ani nic takiego. Nazwałem ten, nie ten miecz, który miałem, ale dobra, nieważne. Ten miał być ekspiarzem. No to ten będzie ekspiarzem, mój kochany mieczyk. Kurde. Ja to mam naprawdę pecha do tej gry. Jak to ktoś napisał... Ranger, wy teraz tego nie widzicie, bo kamerka zasłania. Ale Ranger napisał, ta gra cię chyba nie lubi. I ma rację, chyba za bardzo ją męczę. Przerwa. Kilkuletnia. Chyba gorączka mnie bierze. No nic, szkoda. Naprawdę szkoda, sobie tu powoli będę... To co zostało, myślę, że takie bloki pojedyncze będę sobie tu zbierał. Nie więcej pamiętam jak to było, jeżeli nie to... Czekajcie, no tu myślę, że... Będę po prostu takie pojedyncze rozszerzyć. Na przykład tu będzie jeden blok rozszerzony, tu. I tak będzie to szło. Dużo roboty mnie czeka jeszcze. Bardzo, bardzo dużo. No come on. Podniosę go, nie podniosę. Teraz podniosę. No mam nadzieję, że łapki w górę jakieś zostawicie na pocieszenie. Może jakiś rekord dobijemy. Może lepiej nie. Bo jeżeli dobijemy rekord, to ten odcinek będzie... Będzie wysoko pozycjonowany i zawsze będzie mi przypominał o tym spalonym statku. Game. Tyle roboty. Tyle łez. Ale dobrze, że chociaż dziób tu został tak naprawdę. Czekajcie. No tu się odbuduje, tak. Jakoś to będzie. Mam nadzieję. Z czasem się go odbuduje. Ach, nie chciałem nigdy takiego odcinka nagrywać, ale trzeba. Trzeba. Zdobyłem coś, co chciałem, że tak powiem, żeby
w tym temacie zdobyłem pewien postęp i w temacie tych postępów chciałem, żeby ten odcinek taki był. Miałem zaraz się za niego zabierać i patrzę, statek płonie. No i niestety temat tych postępów trzeba przenieść na niebawem. Myślę, że dopiero jak odbuduję ten statek. Tak więc, no przykro mi. Mam nadzieję, że mam też. Jezu, jak to przykro wygląda, no. Mój Baron von Rychu. Nie no, w sumie tak szczerze mówiąc, jakby... Czekajcie, jakby... Zamknąć lewe oko... Czekajcie, sobie tak dalej polecę. O. Jakby zamknąć lewe oko i prawe... I się odwrócić... To szczerze mówiąc, to stateczek nawet spoko by wyglądał. Tylko, że nie. Jestem wściekły. Szkoda, no po prostu szkoda. Szkoda wielka. Najgorzej, że nie mam drewna, bym musiał teraz znowu zacząć farmić to drewno. O, Jesus. Jakieś sposoby na piorunochron są? Chyba nie. Kurde. Szkoda, szkoda i jeszcze raz szkoda. Wielka szkoda. Nie no, tak oceniam, że no można nie w 40%. Myślę, że około 30% tego statku zostało zniszczone, no bo same żagle to około jest 20%, myślę. Ten kadłub to jest jakieś też 20, to z 20. Myślę, że około 30-25% zostało spalone, no tak mniej więcej wychodzi, więc nie tak dużo w sumie, ale... Kurde, że się zapalił. Widzieliście moją akcję gaśniczą na początku oczywiście. Na pewno to trochę pomogło. Napiszcie może jakieś słowa otuchy. Podnieście mnie na duchu. Dobra, nie będę przesadzał, przecież to tylko gra. Godzina, dwie i będzie to wszystko zrobione. Ale szkoda po prostu, że spłonął. No nie wierzę, że coś takiego jest możliwe w Minecraft. Przecież gram w tą grę 6 lat, nigdy nic mi nie spłonęło. Dużo miałem budowli, dużo statków. A jednak... To się stało. Czekaj, muszę sobie tą perłę gdzieś wywalić. Jak daleko leci? Patrzcie, kurde. O, i tepnie mnie tam. Albo i nie, bo się chunk nie wczytał. Heh. Ciekawostka. Ciekawe, jak pobiegnę w tamtą stronę tamtej wystrzelonej perełki? Czy jak się tamten chunk wczyta, czy ona mnie tam tepnie? Ciekawostka, no. To byłoby dobre, w sumie. No, głodny jestem, a mi mikrofon teraz zasłania. W ogóle, kurde, jak mnie teraz cicho było słychać, mam nadzieję, że na nagraniu aż to tak zauważalne nie będzie. Dobra, zobaczymy, czy ta perełka mnie tam tepnie. No, przedłużam teraz, nie będę ukrywał, przedłużam ten odcinek, ale... Temat jest dosyć smutny. O, widzicie? Ciekawostka. Jeszcze raz sobie to zrobię, czekajcie. Jeszcze raz nie będzie w tą stronę. I czekajcie, i wracam tutaj. No. Taka, ej, z czego coś tutaj można byłoby zrobić? Myślę, że na tej chyba zasadzie działają te teleporty, co Madzia miała kiedyś w serii, jak ją jeszcze oglądałem. Chyba na podobnej zasadzie to działało. Potem jakieś chunk loadery tam były. Nie wiem, ale to jest takie... Fajnie to nawet działa. O, golem się zespawnął. No, dobra. Tak więc dobrze, z dzisiejszego odcinka to byłoby na tyle. Odcinek smutny, pamiętajcie, łapki w górę dla motywacji, żebym jak najszybciej ten statek odbudował. Jeżeli będzie naprawdę ich bardzo dużo, to jeszcze chyba na dzisiaj się zabiorę za odbudowę tego. Kurde, no żadnych... Ja teraz na te villagery poluję. Żwalić te białe, ale... No na te, bo to są farmery i często te, co skupują nici, a tych potrzebuję jak najwięcej, gdyż zacznie. Trochę tych nici mamy. Dobre, dobrze, noc. Ja wam dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że wam się mimo wszystko podobało, albo nie, tym razem mam nadzieję, że wam się nie podobało, bo mi się to bardzo nie podobało, co będzie na dzisiejszym odcinku. I tak więc, no, za otuchy zostawcie łapkę w górę, żeby było mi lżej na serduszku, bo mnie boli. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem, siemanko i cześć.